Wszystkim tu, Karli, witam was w kolejnym odcineczku z wyzwania rodziny królewskiej. Przed wami trzej bracia z pokolenia czerwonego właśnie idą do szkoły. To jest mój budynek, możecie już go pobrać w galerii. E, moją nazwę znajdziecie na dole w opisie, także jeśli macie własną rozgrywkę, jakąś historyczną, no to sobie pobierajcie, jeśli chcecie, jeśli Wam się spodoba. Tak, idziemy z Maxonem, Ewanderem i Felixem do szkoły dzisiaj. Chociaż wiele osób nie jest ubrana, że tak powiem, po. W starych czasach, ale okej. Okay. Co my tu możemy zrobić? Ty idź się może odśwież. Tylko gdzie tu są toalety, bo ja nie pamiętam. Ale chyba są na górze. Tak. Umyj sobie coś tam. Ty co potrzebujesz? Z kimś pogadać. Musimy znaleźć jakichś ludzi tutaj. Nie wiem. Oni są zazwyczaj wszyscy na sportowo ubrani. No ale okej. Okay. Może tutaj... Sakura? O oh my god! <laughs> e, przywitaj się. Może... A może jest A może z się przywitaj? No. Wszyscy są chyba na górze. Tak. A co to za jakiś wiedźmin? Dobra, tu się przywitaj z nimi. Dzisiaj właśnie Maxon staje się dorosłym. <laughs> co jest? To, że tak powiem rozpoczyna chyba nową erę co nie także zobaczymy A aj, ajajaj a on jest o to jest ten nauczyciel i on ma źle z nim na tym na bakier i trzeba kogoś tu znaleźć ej ta szkoła jest pusta nie gdzie znasz najlepszy przyjaciel on tu chodził do szkoły pamiętam bo raz z nim z nim byłam Chyba mam wrażenie, że nastolatek w tej rozgrywce jest za mało, ale okej, okay, niech będzie. I w ogóle oh my god. Także Maxon staje się dorosłym. Oh my god, to już nie dół i będzie dziedzicem tronu, chociaż jeszcze nie, bo Matias musi umrzeć, tak to właśnie jest. I jest smutny, ale to dlatego, że ma niespełnione marzenia i i czuje się samotny. Niestety. Gdy gdzie idziesz? Idź do klasy. Tak, idź do klasy. Wy jesteście wszyscy tutaj w klasie? Tak. Oczywiście na telefonie, nie ma to jak telefon. No, ucz się do egzaminu. Może. Tak. A jest przygotowany. A ty? Gdzie jest Ewander? Ewander? Ewander sobie! Olał, olał, olał klasę. Ma to wszystko gdzieś. Ajajaj. Ma to wszystko gdzieś. No cóż. A ty? Znaczy. nie nie możesz ma... Nie, ty masz wracać do klasy. Nie bawić się w deszczu, potem się pobawimy, bo tak. Na jego urodziny pojedziemy na kemping, męski kemping. Matia sobie weźmie wolne. Tylko faceci, czyli Maxon, Evander i Felix. Y Silasa nie, nie bierzemy, bo jest za, za, za mały na takie rzeczy. A ty dlaczego jesteś taki wściekły? Masz, masz się uczyć. Też wiem, że ty nie jesteś taki, żeby się uczyć, ale okej. Okay. Biedny, smutny. Chodź, pogadaj. Dodaj coś, powiedz. Manko. O jejciu! No, pogadaj sobie. Bo ze swoim bratem to nie za bardzo, tak? Bo jesteś z nim pokłócony. Eee, <tryk> Ty może pójdziesz, bo że ten budynek jest wielki, tak samo jak ten zamek, yy, co zbudowałam. Ja się gubię już, nie? Umij sobie ręce. Yy, nie, nie możecie być ze sobą blisko. Dobra. To jak chcesz, to się pobaw w deszczu. Jak już ci tak zależy nad tym. A ty? Masz fan. To ty też się pobaw w deszczu. Proszę. Proszę bardzo. Głodni nie jesteście, więc... Wszyscy inni jedzą. Niestety niektóre rzeczy wydają się, że tak powiem zbyt nowoczesne. Ale w tym budynku, ale nie. O, kto się bije. Nauczyciel z nauczycielem. <grym> o, oh my god. O przywództwo. O. <grym> Fajty na maksa. I co, już się pobawiłeś w tym deszczu? No. Obaw się w tym deszczu. Tak. Yy, śpiewaj razem, tak. Gad. Aha, teraz normalnie ze sobą gadacie. No, fajnie. Zarąbiście. Nie masz co robić. <ścoughs> Dlaczego ty biegasz ciągle naokoło? I ty też. Może wy się pobicie? Nie, wy się nie lubicie przecież. Ale ty, ty jesteś tam z Wiedźminem. Chodź tutaj zaznajomisz. A ty sobie coś w... zamów też. Hot doga jakiegoś. Ty też zamów sobie, o bo jesteś głodny. To też hot doga. Powinno być git. Możemy się bawić w fontannie? Wow. Nie wiedziałam. Z kim masz złe relacje? Z nią. No okej. Okay. Pomożemy ci. I w ogóle, jak on dorośnie, to trzeba będzie znaleźć mu, że tak powiem, młodą damę. Mm. Już? To idźcie do klasy. Ty już zjadłeś? Ty też? Ty idziesz do klasy. Z telefonem oczywiście, ale okej. Okay. Ty. Może ty to jesteś ciągle wściekły. Serio. Ewander nie przesadzasz może? Nie masz chyba aż tak złego życia. Olewka totalna. Nie możemy usiądź. Ty? Nie, ty masz usiąść. Masz usiąść. Take exam. Ty możesz? Nie. Ewander. Ewander, ty musisz usiąść. Czy już bierzesz egzamin? A, tak, ok. No dobra. No, to poszło całkiem nieźle. Felix, great job. I Maxon, great job. Także congrats. Wiadomo, Ewander ma wszystko gdzieś, także. Felix lubi się uczyć, Maxon tak samo. O, prom. Już nie będziemy w szkole. Szkoda, że nas to ominie, ale. No, mówi się trudno, nie? Bo dzisiaj będziemy dorosłymi. Czy możemy już jechać do domu? Chyba tak. No i nastała jasność. Czekamy teraz na Matiasa, żeby pojechać na ten kemping. Tak. Idź weź prysznic. Boże, ty jesteś w takim stanie, że normalnie byś chyba kogoś ten Teges. Nie, ty nie idziesz do pracy. A, musisz wziąć dzień wolny od tej pracy. Yy, weź wakacje, ty też. No nie spełniliśmy niestety. Ale tak bywa. Nie. Tu, tu. ty też. E, gdzie tu jest? biegać i weź wakacje i ty też ty też dobra tylko sobie zjedz ty idź się wykąp bo tak trzeba że ja się gubię tu nie ale ja się tu gubię tak to właśnie jest pobaw się a ty? Też się pobaw, masz zabawkę. A ty? Dlaczego ty ciągle normalnie ćwiczysz? Ona jest jak Galadriel z Rings of Power. Chociaż to jest. Chociaż Galadriel. To jest Galadriel. <laughs> Coś poszło nie tak. No ale dobra, ty idź spać. O, Matias wrócił, więc możemy jechać. Yy, bierz. Nie, nie idź do pracy! Przecież brałeś wolne. Nie, wy. Matias, ty bierzesz też wolne. Ty masz wolne. O, to dobrze, to nie musisz brać wolnego, także jedziemy na wakacje. Gdzie to było? Yy, take vacation. wakashon, tak. Vacation. Nie, Aaron, w ty, Tym razem ciebie nie bierzemy. Ciebie nie. Tak, o Felix Maxon. Tak. Stać nas, więc wiecie. Już mamy prawie setkę. Prawie. Cieszę się. Ja wiedziałam, co zapomniałam wziąć. Tortu. O nie, czy da się tu ugotować tort? Nie, ja chcę tort. W ogóle jak wy wyglądacie, nie? Nie. Wiecie co? Ja wezmę tort. Muszę. Ja... Nie mogę. O oh my god! A ja nie mam tutaj nie, Chyba tutaj gdzieś mam. Powiedz, że to jest ten budynek taki, wiecie niby ten A nie! O nie! Nie zdmuchniesz świeczek w ogóle jak wy wyglądacie, nie? Ja wam zrobiłam stroje wszystkim na wypad, a wy wyglądacie jak wszyscy macie te same Oh my god! Ale fail! Nie. Dlaczego? No dobra, no będzie bez tortu, no Uu, chyba że pójdziemy kupić, albo pojedziemy gdzieś do domu, żeby ten. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Tak. Zmień outfitik. Ja się zawsze mylę. Dobra, ty możesz mieć porownę, bo ja jestem bo... dziedzicą. <laughs> ale nie, a ty nie będziesz też miał. No dobra, no. Dobra, yy, lecę gdzieś, żeby kupić ten tort. Wiecie co się stało? <laughs> Wywaliło mnie z gry i musiałam wszystko od nowa robić. Ale okej. Okay. O oh my god. Ale okej, okay, niech będzie. Fajny pomysł na ten wodospad, że tu jest yy, basen, a tu leci ta fontanna. No, ciekawy pomysł. Nie powiem. Nikt nie jest zadowolony. Matias, ty możesz chyba się nawet wykąpać. Tylko kurde, yy, gdzie? A tu? No dobra. Aha. No to umyj, umyj ręce i umyj zęby. A ty gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Idziesz się gdzieś powłóczyć? No okej. Okay. Pozwiedzaj sobie. Chcę się pokuć z Ewanderem. Albo nie, niech Ewander do ciebie. Uuuu. Dobra. I tam było... Tam było jeszcze, że, żebyśmy zostali wrogami, to będzie to. to będzie to. A ty obwiniaj go o zły nastrój. O nie fajnie, ale on, ale on jest taki zły. Ach, jak ja mam z tobą tu być? Odwal się ode mnie! Ja sobie poboksować, nie lubię tych ludzi, ale wiecie co? Udało mi się, że wzięłam torta, nie? To akurat mi się udało. A ty? Ty będziesz ciągle narzekał. Powiedz ojcu, że masz dość. Pójdź yy... się o zasady w domu. Tobie się nudzi, zresztą... Możesz nawet rozpalić ognisko albo zrób jedzenie. A bo to jest jako ognisko też. A no to fajnie. To możemy tutaj to rozpalić. Chociaż to jest dosyć niebezpieczne. Ale okej. Okay. Damy to tu. No i rozpal to. Ewander ze wszystkimi się kuci. Oprócz z Beatrice. obraź A ty na niego pokrzyż za złe zachowanie. Ta, become best friends. Mhm. Tak. Za bycie złym. Ekstra. Fajnie płonie. Spal pieniądze. <laughs> Baw się, może ci to, że tak powiem, podniesie zabawę. No, jest elegancko. Wander, popływaj sobie, Matias. Ty nie masz energii, więc może pójdziesz sobie się zdrzemnąć trochę. Za no to wy się dobrze dogadujecie, więc. Też się pobaw. Posocjalizuj się ze swoim młodszym bratem, który jest lepszy niż Ewander. No. Narzekaj na życie. <ścoughs> nie, nie damy tego, bo oni mają być źli. Zapytaj o dzień. No nie fajnie. Nie fajnie. Nie było fajnie. Wander sobie pływa na legalu. On nie ma w ogóle zabawy. Ale może się. No dobra, no dołącz do nich i też się pobaw. Ja myślałam, że to jest grill. A to nie jest grill. Mm, szkoda. Felix, ty możesz iść tutaj spać, jak się obudzisz. Nie odzywaj się do mnie. Ja jestem lepszy niż ty. A, <laughs> tak sobie myślisz. No, tak myślę, bo to jest taka prawda. Dlaczego on ma klapki w tym stroju to ja nie wiem. Okej. Okay. Mat sobie śpi. Pseudo w namiocie. I im dam takie zwykłe łóżka, takie drewniane, bo... Jakbym dała te wszystkie trzy, no to nie fajnie by było. Za, za dużo miejsca by to, że tak powiem, zajmowało. Co? Robisz sobie hot doga? A ty? Też sobie zrób hot doga. Dobra, obudźmy wszystkich, bo zaraz będzie, że nikt nie będzie miał urodzin. Chodź tu. I ty też się obudź. Nie mamy żadnej ryby. Szkoda. Dobra no, chodźcie tu. Chodźcie tu wszyscy. Wszyscy są goli. Oprócz. Oprócz Maxona. Ewander ma wyrąbane na wszystko. Ale. Maxon, musisz zmuchnąć te świeczki. O! Musi być w centrum. To nie jest w centrum. Come on. Oh my god! To damy to tu i damy to tu. Teraz jest w centrum. Nie. Yes. Wypowiedz życzenie, żeby być dobrym władcą tego świata następnym. Żeby spełnić wszystkie oczekiwania swego ojca i swych poddanych przyszłych. No, wypowiadasz to życzenie? Robaki chyba przeszkadzają. No dawaj. Coś się zbakowałeś. Oj, tak. Dobra. No, zobaczmy, chociaż ja wiem, że on to jest cały Beatrice. Jak mu się da blond włosy? Totalnie nie. Cały Beatrice. No. No i co już? No. Boli Cię kark, wszystko Cię boli, bo niewygodnie. Zbagowało się to nie. Ja nie mogę. Nie, why, why are you doing this to me? Ej! No, proszę cię. Co to ma być? Nie! Dobra, to może tutaj. O oh my god! Może tu? <laughs> ja nie mogę, ale hała. Ej, ja próbuję to ogarnąć, ale coś się nie da. Boże, wreszcie się odbagowało. O oh my god! Jesus Christ! To było coś. Masakra. I. Wielka szczęśliwa rodzina. I muszę mu dać jakąś złą cechę. Tylko nie mam pojęcia jaką. Niech gada sam do siebie. Bo ja chcę, żeby on był taki dosyć dobry, a nie taki. O. Fajnie o. Ekstra I wiecie co wam pokażę Co mam Tam Znajdź pracę <gryzanie> Zaraz wam pokażę o, mamy dyplom. Ale szkoda, że nie byliśmy na rozdaniu. Jak to działa, to ja nie wiem. Czy tu jest to. Patrzcie, rycerz. Tak! Znalazła moda na karierę rycerza. Myślę, że to będzie lepsze niż biznesowa. Chociaż. No. Także. Będzie się szkolił na rycerza, Maxon. Bardziej to pasuje chyba niż biznesmen, moim zdaniem. Bierzemy. Tak. Eee, dobra, no to teraz to chyba sobie możecie wziąć. Wszyscy jesteście głodni, więc. Jesteście bardzo głodni. Matias, ty też jesteś głodny, więc chodź, weź sobie. No, niestety dzień miłości był do bani. Ja to rozumiem, ale to nie o to chodzi. No, dlaczego ty nie chcesz tego brać? Masz to zjeść. Mm. Dlaczego ty nie chcesz tego jeść? No wszędzie robaki, no niestety. Ej, coś się tu nie nie? Coś... Coś tu jest niehalo. Może to ta parcela jest zbagowana. Dlaczego to zawsze są jakieś fejle? Nie wiem. Ale ten kemping, powiem wam, się nie udał. Chyba jednak... Będziemy musieli go trochę zakończyć. Kasz? No, miałeś zjeść. Jesteś głodny. Nawet nie można zrobić sobie tych poddoszków. No nie macie, no. Nic nie macie. To będziecie nago sobie latać. Po, że tak powiem, granitowych kaskadach. No przykro się mówi. Dobra, to niech będzie. I chodź tu. I chodź tu. Może tamta parcela jest zbagowana. Nie wiem. Jednak naszych panów udało mi się zebrać w jednym miejscu. Uf. Ciężko było, ale widać, że tamta parcela była zbugowana. Wypad oczywiście się nie udał. Zresztą, czego ja się spodziewałam. <laughs> Wyszedł prawdziwy obóz, że tak powiem, przetrwania. Ja się będę z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo wszystkim za uwagę, jeśli wam się podoba. To wyzwanie oraz to, co ja nagrywam. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, będzie mi bardzo miło na serduszku, także do usłyszonka w następnym. Bye bye!